Kasiu, a co przygotowywałaś w tym tygodniu? Kogo i jaką piosenkę? No w tym tygodniu na warsztat poszła Anastasia. Anastasia. To była świetna wokalistka w latach, kiedy byliśmy bardzo młodzi, prawda? To prawda, ja pamiętam, 90. że tak, tak, tak. Wszystkie dyskoteki wtedy to właśnie Anastasia rządziła. To była ładna. Ładna, była ładna. Bardzo jasna kobieta z bardzo ciemnym głosem. Właśnie. I jak pierwszy raz ją słuchałem w radiu, to byłem przekonany, że to jest w ogóle ciemnoskóra artystka. A jednak tutaj takie zaskoczenie. Tak, zacznijmy od takich wspólnych mianowników, bo ja znalazłem jeden. No i teraz tutaj... Jesteśmy kobietami obie? Brawo, ale nie tylko to. Ona jest również, nazwijmy to, drobniutka, malutka. A czyli jest malutka. No i to już mamy jakiś wspólny element. Ona bazuje na takiej nosowości, karmitowości. Jak ona wchodzi, to jest po prostu, płyną biodra, takie po prostu... Aha. Loa. A trzymaj A w jednym miejscu. Loa. Jeszcze raz? Dobra, tylko jakiś taki kwadratowy. Jakoś tak pani taka kanciasta. To trochę jodłowanie. Jodłowanie no. Troszkę. To tu musi hulać cały czas. Krystia muszę śpiewać. No? Nie swoim głosem. I'm out of love. I'm out of love. Dobrze, trzymaj to. I'm out of love. Trzymaj. I'm out of love. Zamiast czoła rusza się pupa. Show me the way to get my life. Rusza też! Wszystko nie dorusza! Let me out this misery! Oddychaj się. Bardzo dobre, bardzo dobre. Bardzo dobre, umiesz. A niby tylko takie ruszanie pupką, nie? Nie, nie kocham. Dobra, jestem gotowa. Próbujmy. Uwaga. Mordko malutka, no to jak tutaj ciebie tak nie kochać? A że czego ty miałaś niby nie kochać? Nie kochać tego malutkiego pieska, bo piosenka jest o tym, że ona już nie kocha. Ale wzięłaś go do domu? Nie, bo mam kotka. Jest jeszcze jeden problem. Seksualność. Ach, jakie lubię ten temat. A już tutaj ten temat już oswoiłam. Oswoiłaś? Ja widziałeś. Nie, no, żartuję, ale tutaj chyba, wiesz, tutaj głównie jest... To gdzieś, to nie jest taki typowy sex appeal, bo ona jest seksowna, ale ona tańczy, ona, wiesz, w tańcu to trochę jest inaczej. Mam wrażenie, że chyba zapomniałaś, jak wygląda teledysk, więc my sobie go przypomnimy. Myślałam, że zapomniałaś, jak wygląda seksualność. Wiesz, w pewnym wieku o różnych rzeczach się zapomina, my tymczasem przypomnijmy sobie Anastasię. Przypomnijmy sobie. Kasiula, słuchaj, nie no, myślę, że to jakoś tam da radę, tak widzę. Mimo wieku. Mimo wieku, no jednak ząb czasu nie jest taki brutalny, proszę bardzo, zapraszam. Dziękuję. Panowie, drogie panie również, Katarzyna Glinka wchodzi, proszę, oto ona, a wyjdzie jako Anastasia. Show me the way, give my life again. You can handle me, say.
Kasia, to ty? To ja! To Kasia Glinka! W małym ciele duży duch. Duży Małgoniu. Talent. Słuchaj, no dzięki temu, że ten brzuszek tak dobrze widać, to widać było, że on się... słychać. To on się troszkę za mało spinał tam w niektórych momentach. O. Tam trzeba nim pracować więcej na tych górach. I były drobne nieczystości, ale... ale uzyskałaś tą barwę taką sfuzowaną i to jest jakby cel, który uświęcił środki. Brawo, dzięki. Brawo. Paweł. Kasiu, wiesz, że jestem znany z oziębłości wobec kobiet. Tak, tak słyszałam. Dużo na ten temat mówią. Że nie robi na mnie wrażenia piękno kobiecego ciała, ani talent. Tak mówią. Tak, jest po prostu krzywa skała. Tak. Paweł Poker Face Królikowski. Tak, tak. Ale to, co wyprawia pani Glinka, to jest po prostu, no nieprzyzwoite. Yeah! Kasiu! Słuchajcie, ja muszę bardzo przeprosić całą choreografię i inscenizację. Wyjątkowo tym razem w ogóle na nich nawet nie spojrzałam, bo tak się przykleiłam wzrokiem i uchem do Kasi, że nie mogłam od ciebie oderwać wzroku. To oznacza tylko jedno. Katarzynka Glinka, zdolna jesteś dziewczynka. O, jaki rym. Piękny rym. Kasia Glinka! Thank you, Anastasia! Yeah!